Cześć wszystkim, z tej strony Bessie. W poradniku do Żanny wspomniałam wam o bogu z wardami i właśnie teraz pokażę wam miejsce, gdzie można tego użyć. Ale zanim to zrobię, pokażę wam, w którym miejscu warto zwardować Blue. Kiedy chcemy zwardować Blue przeciwnika lub nasze, warto zrobić to w tym miejscu, ponieważ odkrywa to kawałek dżungli i pokazuje również Blue. Przypuśćmy, że widzimy junglera, który idzie w naszą stronę, ale ward się skończył. Wtedy idziemy w to miejsce, gdzie stoję, wybieramy ward i klikamy na praktycznie końcu zasięgu, aby go postawić. Również działa to w innych miejscach, które zaraz wam pokażę. Jednak nie martwcie się, kiedy zdarzy się fail. Nie wszystko musi wychodzić od razu.